Witamy wszystkich serdecznie na balu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu. Jest nam niezmiernie miło w imieniu uczniów klas maturalnych powitać szanowną panią dyrektor. Naszych wychowawców. Grono pedagogiczne. Zaproszonych gości. Rodziców. I was, koleżanki i koledzy. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Uświadamia nam, że już za 100 dni staniemy przed najważniejszym w naszym życiu egzaminem, który pozwoli nam przekroczyć symboliczny próg dojrzałości. Ten niezwykły bal maturalny skłania nas do refleksji nad czasem, który upływa nieubłaganie. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak przekraczaliśmy próg naszej szkoły. Przez te 4 wspólne lata przeżywaliśmy tutaj wzloty i upadki oraz swoją młodość. Na pewno będziemy wspominać najweselsze i najtrudniejsze zajęcia w szkole. Puste zeszyty, czasami puste głowy, jedynki te niechciane i te nieuniknione, piątki te zapracowane i te z przypadku. W tych chwilach zawsze towarzyszyliście nam wy, nasi wychowawcy i nauczyciele. Staraliście się prostować nasze ścieżki, cierpliwie tłumaczyć, w jaki sposób szukać prawdy i swego miejsca w życiu. W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wszystkim pracownikom szkoły, dzięki którym ten czas będziemy spędzać bardzo miło. Również z nami są dzisiaj nasi rodzice, na których wsparcie i pomoc możemy zawsze liczyć. Pragniecie ustrzec nas przed popełnieniem błędów i nauczyć nas właściwego rozumienia słowa dorosłość. Jesteśmy wam za to wdzięczni. Prosimy przedstawiciela rodziców, panią Iwonę Barzant, o przyjęcie tych kwiatów w ramach naszych podziękowań za pomoc w organizowaniu naszej studniówki. Pragniemy podziękować dyrekcji, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom za wyrozumiałość, cierpliwość, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliście. To dzięki wam poznawaliśmy nowe rzeczy, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający nas świat. I prosimy szanowną panią dyrektor i nasi drodzy wychowawcy o przyjęcie kwiatów jako symbol naszej wdzięczności. Za poświęcony czas i opiekę dziękujemy. I coś się kiedyś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym technikum, powoli i nieubłaganie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkich wielu wspaniałych wrażeń. O zabranie głosu prosimy naszych gości. Starostę miasta Sandomierz, pana Marcina Piwnika. Szanowna pani dyrektor, drodzy pedagodzy, wychowawcy, rodzice oraz wy, kochani tegoroczni uczestnicy tego wspaniałego balu. Jedno z najpiękniejszych dni w życiu każdego z nas. Każdy, kto ten bal miał w przeszłości, wspomina go bardzo, bardzo życzliwie i tego samego wam życzę. Z tego miejsca pragnę podziękować pedagogom, wychowawcom za trud włożony właśnie w wasze wykształcenie dotychczasowe, za wasze umotywowanie. Słowa podziękowania również kieruję do waszych rodziców, którzy tutaj są z wami dzisiaj, dla waszych bliskich, którzy włożyli trud w wasze wychowanie. Przed wami za 100 dni bardzo ważny egzamin maturalny. Życzę wam, abyście go zdali wszyscy jak najlepiej. A następnie przed wami wybór drogi życiowej, dróg życiowych. Życzę wam, abyście dobrze te
wyboru dokonali. Jesteście młodzi, piękni, wspaniali. Dzisiaj uśmiechajcie się, kochani, bo dzisiaj jest wyjątkowy wieczór. Pamiętajcie jedno. Bądźcie odważni w swoich wyborach. Spełniajcie swoje marzenia. Można to powiedzieć, ja to mogę powiedzieć, bo mój bal maturalny był 23 lata temu. I dziś mogę powiedzieć jedno. Chętnie bym się do waszego wieku wrócił. Po to właśnie, aby być odważnym w niektórych decyzjach i realizować swoje marzenia, czego bardzo wam życzę. Wszystkiego najlepszego dla was. Dzisiaj dobrej zabawy. Wykorzystajcie te 100 dni i dobrze wybierzcie. Bądźcie szczęśliwi. Wszystkiego dobrego dla was. Dziękuję bardzo, że mogę dziś być z wami. Jesteście przepiękni. Naprawdę wyglądacie cudownie. Dziękuję bardzo. Prosimy panią dyrektor Krystynę Kobylakiewicz o zabranie głosu i oficjalne rozpoczęcie balu. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na balu studentowym tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia profesora Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu. Szczególnie ciepło witam was, drodzy uczniowie, bo to wy dzisiaj gracie pierwsze skrzypce. Na tym balu, na tej sali jesteście najważniejsi. Witam was i osoby wam towarzyszące. Witam klasę czwartą Technik Informatyk wraz z wychowawcą, panią Marią Bielińską. Witam maturzystów klasy czwartej TUW i TRW z wychowawczynią panią Agnieszką Tarkowską. Witam maturzystów, mechaników razem z wychowawcą panem Tomaszem Wnukiem. Radość w moim sercu jest wielka. No tak jak pan starosta powiedział, wyglądacie pięknie i ta energia, która od was bije, sprawia, że również i nam jest radośnie na sercu. Cieszę się, że w takich okolicznościach, w takiej scenerii mogę widzieć was, waszych rodziców, waszych bliskich i zaproszonych gości. Witam bardzo serdecznie rodziców, gospodarzy dzisiejszego spotkania i bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie, za ten bal, za uroczystość, którą na pewno włożyliście wiele trudu, aby wyglądała tak, jak widzimy. Życzę, aby ten wieczór był dla państwa wieczorem dobrych wzruszeń, dobrych emocji, abyście mogli cieszyć się i radować z widoku waszych pięknych córek i synów. Wreszcie witam was, koleżanki i koledzy. Mam nadzieję, że również i my wszyscy tu razem znajdziemy dzisiaj odrobinę czasu na relaks. Bardzo chciałabym, aby udało się nam wspólnie tutaj z uczniami stworzyć dobry klimat i atmosferę. Nie ma balu studiówkowego bez nauczycieli, dlatego dziękuję wam za obecność, bo wasza obecność właśnie wpisuje się w tą tradycję, która decyduje o tym, że ten wieczór uczniów studiówkowy jest tak wyjątkowy. Dziękuję panu staroście, że zaszczycił nas swoją obecnością, za te ciepłe słowa, za te życzenia, które do was kierował. Niech się wszystkie spełnią. Ale póki co, póki zaczniemy tutaj bawić się, jeszcze na chwilę zatrzymajmy się nad wyjątkowością tego dnia. Studniówka to nie tylko ten bal, który przed nami, przed wami, ale to również symbol, że za 100 dni będzie matura, że wasz pobyt w naszej szkole powoli dobiega końca i będziecie mierzyć się z wymaganiami za te symboliczne 100 dni. Życzę wam wszystkim, abyście wypełnili nauką i pracą każdy z tych dni, tygodni i miesięcy, które przed wami. I pamiętajcie, że czasem finisz, dobry finisz, decyduje o sukcesie i końcowym zwycięstwie. Życzę wam, abyście mieli determinację w sobie, abyście pogonili lenistwo i abyście wszyscy osiągnęli sukces za te 100 dni. Tego wam wszystkim życzymy. To
drodzy Państwo, perspektywa dosyć odległa 100 dni, ale za chwilę bal. Niech żyje bal. Bawmy się wszyscy dobrze. Bawmy się radośnie i na tym parkiecie zagości dzisiaj radość każdego, który jest uczestnikiem dzisiejszego balu. Chciałabym, abyśmy miło wszyscy spędzili ten czas. Mam nadzieję, że tak będzie. Na koniec jedynie zaproponuję może, drodzy uczniowie, bo to dzisiaj wy jesteście najważniejsi, nie mogę wam tu nic nakazywać, aby zachować rozsądek i umiar, ponieważ to warunek szczęścia. Życzę wszystkim dobrej zabawy. Dziękuję bardzo.